Bo, ale lekcje przechodzenia przez ulicę jeszcze będziemy robili, nie przejmujcie się. Dobra, to może... Nie! O, właśnie! O, właśnie! Mamy pierwszego. A Admiros nie umie chodzić. Dobrze, panowie. Tutaj wypadło... Chodźcie tam, pójdziemy, panowie, bo musimy przeprowadzić bardzo ważną lekcję. Chodźcie. Dobrze. O, kurwa! Chodźcie, dobrze, panowie. Czas zrobić lekcję, chłopcy, bo nie krzyczmy. No więc tak, idąc do pasów, patrzysz w lewo, potem patrzysz w prawo, a potem wypychasz swojego kolegę na pasy. O, na przykład tego. Sprawdzę, czy wszystko jest w porządku, ale tym razem ja ginę. Tylko Ignacy, ustalmy jedną rzecz. Ja wiem, że ty uwielbiasz samochody i że jesteś fanem motoryzacji. Dokładnie. Ale takie cochwilowe wpadanie... To jest bardzo zły pomysł, tak. Postaram się tego nie robić. Nie. 2 na 10, czy nie? Dobrze. Ktoś już zginął. On po prostu pocinał. A, ja też zginąłem. Kurwa, jaka ta mapa jest głupia. Ty już marłeś, co? Tak, muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z tego odcinka, bo dotychczas mam super sceny, które wszystkich będę mógł użyć, absolutnie. Możesz zrobić taki montaż, jak będziesz umierać. To pożyczymy. Będzie, wiesz, funny moments compilation. No, ale tu widzę, że niebezpiecznie jest. Dobrze. Możemy tutaj. Dobra, jedyne co mogę zrobić, to użyć mojej mocy Jedi. Dobrze, chłopcy, zapraszam wszystkich panów i panie, jeżeli są takowe, do podziemi. Mano, co ty robisz? A co tam będzie w tej podziemi ciekawego? Co w podziemi będzie ciekawego? Będzie właśnie zabawa w przechodzenie. Ja muszę zobaczyć, jak to jest. No zobaczysz. Dobra, chodź, furmun. Wow! Ale bym się zabawił. Co tam, Mano? Furmun. Nikt już nie przechodzi przez pasy, chodźmy na dół. No jak nie, tam jest Bloody z tym. Aha, furmanem. Na pewno zginął. Ja jestem na dole, nie, tutaj nie ma. Chodźcie na dół, chłopaki. To będzie dobra, ja już idę, już idę. Tylko, że trzeba tam skoczyć, jak dobrze. A czemu Ignacy tędy? Bo poszedłem do podziemi, przecież musimy iść do pociągu. A, tędy też można. Ja myślałem, że to jest jakaś inna droga. Nie, to jest szybszy. I co, nikogo tutaj nie widzę. Dokładnie tak, zobaczymy, komu się uda. Chodź tutaj, przeskocz w Lotar. Dobra, Lotar, ty pierwszy musisz. No, ale to są zamknięte drzwi. Jakie zamknięte? Tutaj wszyscy jesteście. Tutaj są zamknięte drzwi. Ale no, jak nie przejmuj się takimi szczegółami, chodź. No dobra. No. Moce Jedi. To Flotar nominujemy. Bladeusz, chodź tutaj do nas. Co się stało? Uwaga na... O nie, Bladeusz jest Jedi'em, chodź nie na Jedi. Nie jestem Jedi, widać takie sprawy. Coś ci jeszcze wystaje z ręki, jakaś... Na pierwszego skoczka, Flo. Dobrze. No. Czy są tu wszyscy? No, jest Admirosek. Jestem. Manojek jest, ja w końcu nie zginę. Dobra, panowie, słuchajcie. O, Blad jest detektywem, dobra. Założenie jest takie, że możemy sobie usiąść tutaj ładnie na ławeczce. I teraz tak, szukam pierwszego ochotnika. No, Flotar, już jest wybrany. Nie, to nie sami chętni. Dobrze, Furman jest, widzę, pierwszy. To sami chętni, dokładnie. Blady, ty jesteś nienormalny. Dobra, Furman, słuchaj, musisz skoczyć do tego metra, tylko teraz jest tak, jest pewne utrudnienie, bo drzwi są zamknięte, ale nie przejmuj się, jeżeli odpowiednio w to uwierzysz, to ci się uda. Więc musisz rozbić okno i do niego wskoczyć. Dajesz. Wow! Zatrzymał prawie tramwaj. Widzisz? Było blisko, musisz spróbować jeszcze raz. No skam, 100% trudno. A może wystarczy poprosić pana kierowcę, żeby się zatrzymał? Zatrzymał! Wsiadamy szybko! Ty. Ej, zatrzymał się! No. O nie, dobra. Czekamy, dobra. Furman. Jeszcze raz, Furman. O nie, to się nie da wyjść! Ktoś nie przeżył chyba. No? Kto nie przeżył? Blad jest nienormalny. No, zabija ludzi, detektyw. Nieprawda, się nikogo nie zabiłem. Dobrze, no, następny ochotnik, Flotar, ludzi, teraz twoja kolej. Dobra, dobre słowo. Flotar, musisz teraz ty wskoczyć. O nie! Mano, uważaj! Jezus, Bloody! Ej, zabijmy go. Nie, on nas spycha. Czekajcie, zobaczymy, czy się uda zatrzymać wam pociąg. Flotar! O, patrz! O! Szybko, nie utrzymam go dłużej. Na górę! No nie można. O, było blisko. Dobra, jeszcze raz próbujmy. Dobra. No kurde, Bloody! Serio, zaraz cię zastrzelę. Dobra, okej, już jestem spokojny. Patrz, zatrzymał się. Teraz! Wow, ja jadę z nim dalej. Jest tutaj. Furman, jest go. Mam go. Szybko, ja go zatrzymałem na samym końcu. Naprawdę go zatrzymał. Chłopiec, który zatrzymał pociąg. Ze sowiańskim przykutem. Dobra, Ignacy. O, widzi kolejny! Jezu. Co Ignacy? Wow, ktoś chyba zginął. Nie spychaj mnie puszem, Bloody! Za dużo razy zginąłem na tym odcinku. Dobra. Ej, ale Flotar, nic ci się nie stało pomimo tyle razy śmierci. Tyle razy śmierci. Co tu plagę kładziesz w koszu na śmieci bombę? Bloody, naprawdę, zabiję cię. To przeżyłem tą rundę, to był... Bomba.
to był cud. Ej, stoi. Szybko, no czeka na was. Da się tam wejść? Wchodzimy, szybko. Dawajcie na górę. Wszyscy. Panie konduktorze, od... Dobra, wszyscy na pociąg. Znaki do środka. A nie da się wejść. Ej, bo nie utrzymam. Ej, bo przyjedzie kolejny. O, czekaj, patrz, Foreman wszedł prawie. Musimy się podsadzać. Podsadzajmy. Nie, uważajcie. Odjechał. Uważajcie, przyjedzie następny. O nie, tych... Ty detektywie zły! No detektyw jest najgorszy, no, detektyw jest najgorszy! Ej, może detektyw zły, nie zły, ale jeszcze nikogo nie zabił, proszę no, szanować. No, no, no. Oho, nie. Właśnie, komuś się udało jednak zabić. A to czemu go zabiłeś? Czemu go zabiłeś? To nie ja byłem. A ko, kto? W głosie słyszeliście to? No. Kto, Flotar? To nie ja byłem. Dobra, ja skoczę pod pociąg, skoczę. Skacz. O! Ale następny, Nawet zabić się nie potrafisz. Dawaj, Flotar. No ale nie patrzcie na to, ja nie chcę, żebyście to widzieli. Dawaj, chodź. Co ty robisz? No miałeś skoczyć pod pociąg. No, biegnę, skoczyć biegnę pod pociąg, nie. Ej, Ignacy mówił coś, widziałem co? Jak przyłożył rękę do ucha, podejrzane. Chyba nie. Proszę takich kłamstw nie mówić tutaj dalej. No to nieźle. To było absolutne kłamstwo, panie admirosie. Ojej. Ignacy? A kto to był? Admiros był niewinny. Kurde. Gdzie są wszyscy? Ej, ktoś tam mnie strzela! Ej, gdzie są wszyscy? Kto do mnie strzelił? Ja! Mam 20 lat! Halo, pieseł! Ha! W imieniu prawa zatrzymuję cię! Dzielaj moc zawsze zwycięży! Nie miałem, Ignacy, na bombę. Jak nie miałeś na bombę? A po co ci jawupa, człowieku? To była idealna zagradka Lorda. I tak stoimy tutaj. Ignacy mi 3 razy pisze bombę, a ja nie wiem, jak ja po prostu powiedzieć. Za 3 razem dopiero Admiros zobaczył, jak pisałem. No po prostu siedzę jak ten głupek po prostu. Ja to samo i mówię, nie no, sami się wybiją, albo ja będę musiał w końcu. Ale wiecie co, moja moc się w ogóle nie przydała w tym odcinku. No nie, do... Właśnie, panowie, musimy jakąś eksplorację zdobyć. Teraz do pokoju bym sobie. Ej, chodźmy właśnie do jakiegoś biura, zrobić tą umóweczkę. Dobra, to możemy do jakiegoś biura, do którego biura? To jest sklep z komputerami. To jest Apple Store. Wydaje mi się, że jesteśmy w Łodzi, to właśnie tutaj wprowadził się Admiro. O, to jest dobry. A to jest Apple Store, patrzcie. Dzień dobry. Admiro, widzę twoje okno. Bladeusz, musisz przyjść pomóc mi z obsługą, chodź tutaj. Ja nie jestem stalkerem. Chodź pies, chodź tutaj. Uwaga, bo trzeba przejść przez... Panowie, zapraszamy do nowo otwartego Apple Store'a. Tutaj obsługuje pan pieseł. Pieseł sprzedawca. Nowy Apple Store? Tak, zapraszamy. Chciałbym kupić telefon z Androidem. Telefon z Androidem? Tylko komputer. A nie, to sklep za wszystko za 2 złote jest po drugiej stronie ulicy, zapraszamy. Mocne słowa. Ja poproszę ten telewizor. Ten telewizor, tak? Panie Fumar? Dobrze. Telewizor. Android czy Apple? Musi pan zapłacić $2. Poprosimy. $2. A nie, tam jest jabłuszko, więc 2000 dolarów. $2000, przepraszam. 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 Proszę. Dobrze. Ja będę niósł towar. Dobrze. Wyniesiemy dla niefajnych klientów mamy inne rzeczy, które nie spodobają. Tutaj halo, złodzieje! Uważajcie! Policja! O nie! Złodzieje tu są! Uwaga, będę strzelał! Trzymajcie w imieniu prawa! A nie! Ktoś się podpalił tam! Ej, tam coś się pali, Jezu! Panie Furmu, zatrzymaj się! Wow! Jaki rak! Nie wiem, co się stało. Co tu się odwaliło? No, nie wiadomo, co się wydarzyło. Panie kolego Ignacy, sprawa jest taka, że sklep został zaatakowany i niestety złodzieje ukradli nam telewizor. Kogo ja tam widzę? Zostawmy go, to jest dobrze. Niegroźny. To jest niegroźny. Dobrze, okej, w porządku. Chodźmy szukać Furmana, który ukradł. Gdzie jest Furman? Gdzie jest ten złodziejasz? Z tego, co widziałem, kierował się w stronę metra. Musimy go... Dobrze, chodźmy, pójdziemy, znajdziemy go w metrze. Ja idę za wami, chłopaki, jak coś. Nie wiem, czy wiesz, panie Ignacy, zanim byłem z... Mam cię! Mam cię! To jest telewizor! To tak, dobra, jestem, oddam, nie wiem czy wiesz, Ignacy, zanim byłem psem sprzedającym towary, byłem psem myśliwskim. Dobrze, bierz go psie! Bierz go psie! To jest mój telewizor! Łap go! Ale proszę się zatrzymać, monitor. Prawa, szybko za nim! Szybko łap go, pieseł! Dobra, jesteś teraz... Ślepy zaułek. Nie masz teraz jak uciec. Albo... I co teraz? Poddaj się! Poddaj się! Poddaj się! Widzisz tą rurę tam na górze? No. Nie, no, tam po lewej. Tam no. Za tobą. O! Mam pomysł, Furman, idź tam. No, jak? No, zaraz coś wymyślisz. Musisz tam wejść. Musisz tam wejść, no. No to dobra, chwila, ja mu pomogę. Harry Potter, chodź tutaj, wejdź na mnie. Przede mną. No. No. Ale coś... No i co dalej? Furman, miałem cię wyrzucić w powietrze. I teraz. No. O, Harry Potter, dobrze. Powiedz, co tam jest. Powiedz, co tam jest. Tam jest wyjście do kanałów.
Interesujące. Proszę. Dawaj, wybustuj mnie, Harry Potter. Dobra. Jednak się do czegoś przydałeś. Chodź. Dawaj. Tam też muszę tam. Proszę bardzo. Zabij go, Bloody. Ej, kurwa, nie! Co za miejsce jest? Hej, policja! No. Cicho. A, to jest jakieś sekretne wyjście. No, takie do złodziei, tylko trzeba muszę się zdecydować. Jak to jest restauracja ładna. Panie Ignacy, pan żyje jeszcze? Tak, oczywiście, sobie z fotarkiem siedzimy tutaj. No, jesteśmy nadal. No hejka. Myślimy, gdzie wam położyć bombę, to w ten sposób bardziej. Słusznie, każdy by tak pomyślał. Było. To jest dokładnie dobre miejsce. A tu jest wyjście na ten, na peron. To jest na peron prowadzi? Na dole też. A, tu jesteście. To jest bomba tam na dole sobie. No nie? Ciekawe, kto ją podłożył. Dziwne. Kto ją mógł podłożyć? Nie wiem. Najlepsze miejsce na bombę. Disarm! Furman, odsuń się! Disarm! Dobra, Mano chciał nas zaprosić do knajpy. Tak jest, ja bardzo chętnie. Gdzie jest knajpa? Po stronie ulicy, tam Manus, gdzie był taki... Apple Store, tylko bardziej tam dalej. Ja tam byłem, ale przeszłem. Więc chodźcie tutaj na drugą stronę ulicy. A, widzę knajpę, jest. Jest knajpę. Gdzie ty lecisz? Ogólnie gdzie ty tutaj... Tutaj, chodźcie przy wejściu do metra, czekajmy. Zdarzyło się tak, że... Ty jesteś nienormalny. Dodaj już tutaj, obróć się. Poczekaj chwilę, widzisz, że tu mam problem z ulicą. Co tam głupcy robicie? Chodźcie tutaj. Idziemy. Zdarzyło się tak, że kiedyś w spadku dostałem właśnie akcję w Apple Store, tamten, którego widzieliście. No i dzięki temu mam pieniądze, żeby wszystkim wam postawić, cokolwiek chcecie. Tylko jest mały problem, że nic tutaj nie ma. Aha, bo dopiero zaczynasz biznes. Ale można usiąść. Więc możemy usiąść i porozmawiać. Dobrze, chodźcie. Skoro jesteś ty, to mi postaw... To. Halo! Co to za demolowanie restauracji tu następuje? No i tak... Flotar! No dlaczego mu zniszczyłeś knajpę? Gdzie ta restauracja? Puścić... Ej, czemu ty strzelasz? Ej, ale tutaj do biura, bo tu ja strzelałem do tych ten. Ja bym sobie chciał coś zjeść. Czyli Bloody nawet nie przyjął mojego zaproszenia, widzicie? Jestem obok Apple Store'u i nie widzę, że... Nie, absolutnie nie jesteśmy obok Apple Store'u. Po drugiej stronie, musisz zobaczyć, tutaj wychyliłem się. Obróć się o 180 teraz. Tutaj, o. Plaga, chodź tutaj. Przy ulicy tam. Tam, chodź. Tu jesteśmy. Powiem wam, że naprawdę, wpuścić bydło na salony, no naprawdę, zaprosił was do knajpy, którą dostał. Pierwsze co biorą, łomy rozkurwiają pół mapy, no. Co to no za po prostu. No nie podoba mi się, jak nie ja to wytłumaczę, Matce. Trzeba jeszcze okna wybić. To jest ten program, ten, Flotar Gessler i właśnie teraz demolkę. Aha. Co? I potem Flotar będziemy... Flotar Gessler. Wszystko ładnie remontować. Dobra, trzeba pozbijać, ej, nie pozbijaliście szyb. Czemu dobrze, Bladeusz, to musisz... Jak wszystko, to wszystko. To Bladeusz, zaproś nas do mieszkania tego, zaproś nas do mieszkania Admiros. Wiecie co, chodź tu wyżej do biura po prostu. No, dobra, bardzo fajnie. O wiele ładniej. Chodź tu wyżej do biura, nie. Co tak się patrzysz na niego? No, chodźcie tutaj do biura, jesteś patrz jaki elegancki, biurowiec. Prezesa tutaj jest. Prezesa? Prezesa. A on ma zeza? Prezes. Biuro prezesa, proszę tutaj usiąść. Dobra. O! Konferencja! No, czasem wyjdzie taką małą konferencję. Dobra, otwórz otwiera. To. No jeden otwieram, no, proszę się nie kłócić, proszę tutaj. Nie niszcie tego, no! Jezu, wszystko zdemolują, no. Ej, szyby do pozbijania. Wszystko. O, szyba! Dobra, ale jedna wystarczy. Jak mam to powiedzieć, niestety jesteście w pułapce. Przykro mi. Co? Tak, jesteście w pułapce. Jak to się mówi? No nie. Nie, czasami niektóre... Będę skakał z okna! Skaczę z okna! Nie mogę! Zostało wam 45 sekund życia! O nie! Znajdę! Ej, chłopaki, mam pomysł. Jak się schowamy w tym pokoju na końcu, to nic się nie stanie. Chodźcie tu. A ja mam pomysł, że Ignacy też jest terrorystą, też tam podłożył bombę. Co cię podłożyłem bombę? Nie, by tam nie wchodził. To za dobrze. Wiem, co mogę zrobić. Pamiętajcie. Nic wam to nie da! No właśnie dało. Tadeusz jest zbyt przebiegły. A, już wybuchło. No wybuchło już. Już wybuchło? No. Tak. Nic się nie zdarzyło. Nic się nie stało. Jezu, no z powrotem. To nie jest tu jest Bloody na dole! O! O! Nie, tam jest było. Ale o Jezu, palę się! Jezus. Do ostatniego! Kolejna bomba! Kto nam rzuca granatami? Halo! O nie! Ja piernic! Co? Kto był drugim, Terro? Dwie osoby przeżyły. Ja byłem drugim i nikogo nie wysadziłem, no poważnie? Prawdziwy atak terrorystyczny. Ja wypadłem przez okno. Szalony. No chodźcie, spróbujemy tam przyjść. O kurwa! Kto to był? Ty zapominasz, że trzeba się rozmyślić. Co? Co? Przeżyliśmy. Ja pierdolę.